Partnerem kanału MMA Punch są zakłady bukmacherskie TotalBet. Numer 2. Relacje Moxa z Materlą. Rafał Mox i Michał Materla przez lata byli flagowymi zawodnikami klubu Berserkers Team Szczecin oraz łączyła ich przyjaźń. Ponadto niemal zawsze stali nawzajem w swoich narożnikach i wspierali się przed pojedynkami. Zawsze, no wiadomo, zawsze czekałem na Michała walki, tak, byłem z nim. Michał tym razem go zmiażdży. W sierpniu 2015 roku internet obiegły newsy informujące, że Materla miał zostać pobity i ugodzony nożem. Policja miała otrzymać zgłoszenie obójcy, jednak gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, nikogo już tam nie było. Menedżer Michała, Norbert Sawicki, zaprzeczył, jakoby zawodnik brał udział w bójce, jednak potwierdził, że Materla miał wypadek i przebywał w szpitalu oraz, że nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Pod artykułami opisującymi tę sprawę pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów, którzy wypowiadali się w sposób, jakby sporo wiedzieli na ten temat. Jeden z komentarzy, który aktualnie można znaleźć chociażby na Wykopie, brzmi następująco. Sponsor Cipka, a były sponsor Moxa, którego Kulti wyjechał na 20 tysięcy, oddał swoją furę na serwis, Mercedes S-klasa. Kiedy chciał go odebrać, okazało się, że już go tam nie ma. Odebrały go ziomki Kultiego i Albańczyków, czy tam Czeczeńców. Dawno już został opchnięty. Sprawdzono monitoring i tym podobne. Sprawa poszła na psiarnię. Rozeszło się, że pan sponsor się rozpruł. Chcieli go dojechać, więc poprosił Cipka, żeby się za nim wstawił. Finał sprawy widać jaki. Kilka dni później, w rozmowie dla Kuriera Szczecińskiego, Materla zdementował pojawiające się liczne sugestie, które łączyły całą sprawę z Moxem. To są jakieś zabobony. Najbardziej irytujące jest to, że są jacyś ludzie, którzy wypowiadają się o całej sprawie, nie wiedząc jak wygląda sytuacja w klubie i bawią się w głuchy telefon. To, co pisali w związku z Rafałem Moxem, jest całkowitą nieprawdą. Komentarz w internecie nie może być w 100% wiarygodnym źródłem, jednak gdy 3 miesiące później na gali KSW 32 Mox został znokautowany przez Jimmy'ego Wallheada, menedżer Michała na swoim Facebooku podziękował Anglikowi za to, co mogło być potwierdzeniem konfliktu byłych przyjaciół. Ponadto, gdy w 2021 roku Mox opuścił areszt i ogłosił powrót do startów, Norbert Sawicki, który stał za galami IFM Show, zapytany o potencjalny angaż Rafała, kategorycznie nie był tym zainteresowany. No i oprócz tego mamy jeszcze dwa nazwiska, które w ogóle jeszcze nie ujawniłem. Czy Rafał Mox jest wśród tych nazwisk? Nie. A gdzieś dopytywali się kibice, czy powróci do was, czy inaczej, czy będzie u was, bo on nie powraca do was, tylko będzie u was. Nie ma takiego tematu. Co więcej, po śmierci Moxa wielu zawodników pożegnało go w mediach społecznościowych, jednak zabrakło tego ze strony Michała, co może budzić wątpliwości co do relacji byłych przyjaciół. Numer 1. Polscy Czeczeni i ich powiązania. Mimo że Fame MMA rozrosło się stosunkowo bardzo szybko, to można powiedzieć, że ich rozwój był stopniowy. Pierwsza gala w porównaniu do dzisiejszych eventów była zrobiona dosyć skromnie i dopiero kolejne wydarzenia, niesione sukcesem finansowym pierwszej gali, były produkowane ze znacznie większym rozmachem. Przeciwieństwem była organizacja High League, która już od pierwszej gali, zdaniem wielu, była wyprodukowana nawet lepiej niż Fame MMA. Ponadto od początku zatrudniano tam osoby, które nie były tanie i gołym okiem widać było, że budżet tej organizacji był ogromny. W zeszłym roku pojawiły się pierwsze artykuły sugerujące, że organizacja High League jest rzekomo powiązana z Kadyrowem. Podejrzenia te powstały z uwagi na fakt, że w zarządzie zasiadali Hashbi Edelbijew i Diana Edelbijewa. Natomiast nie było tajemnicą, że prawdziwym głównodowodzącym był Baysangur Edelbijew, brat zasiadającego w zarządzie Hashbiego. Baysangur do 2020 roku był przedstawicielem ACA na Polskę. Organizacja ta jest nieformalnie powiązana z Kadyrowem i najprawdopodobniej finansowana przez niego, w związku z czym w 2020 roku została objęta sankcjami przez Stany Zjednoczone. Z powodu właśnie tych powiązań spekulowano, że również Baysangur i kierowany przez niego High League jest powiązany z przywódcą Czeczenii. O ile w ostatnich miesiącach pojawiały się jedynie spekulacje o podejrzanych powiązaniach High League i informacje o sprawdzaniu tej organizacji przez ABW, to kilka dni temu gruchnęła wiadomość o zamrożeniu środków finansowych High League przez MSWiA na wniosek ABW. Dla formalności oto uzasadnienie. Baysangur Edelbijew był przedstawicielem rosyjskiej organizacji ACA promującej walki MMA objętej w grudniu 2020 roku przez Departament Skarbu USA sankcjami z powodu jej bezpośrednich powiązań z Ramzanem Kadyrowem. W związku z brakiem możliwości organizacji gali ACA na terenie Europy utworzono Federację High League, w ramach której działają firmy H Agency oraz High League. Właścicielami tych podmiotów są m.in. Diana Edelbijewa i Hashbi Edelbijew, rodzeństwo Baysangura Edelbijewa. Baysangur
Igor Edelbijew w ramach zarejestrowanej na terenie RP działalności gospodarczej czerpie zyski ze współpracy z podmiotem Age Agency. Rodzina Edelbijew ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii, Ramzanem Kadyrowym, znajdującym się na listach sankcyjnych. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrowa zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Mimo że cała sprawa na pierwszy rzut oka wygląda zero-jedynkowo, to tak naprawdę dla przeciętnych obserwatorów nie ma dowodów na bezpośrednie powiązania Hajlik z Kadyrowem. Ponadto w uzasadnieniu można znaleźć jedno zdanie, które może świadczyć o tym, że sami jego twórcy nie mają stuprocentowej pewności, bowiem można przeczytać: rodzina Edelbijew ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii, co nie oznacza, że utrzymuje, tylko że może utrzymywać. Zdanie to może oznaczać, że organizacja Hajlik została zawieszona jedynie dlatego, że Bajsangur był przedstawicielem ACA na Polskę. Nie jest to jednak dowód, że utrzymuje relacje z Kadyrowem, a jedynie, że pracował. Warto podkreślić, że do 2020 roku w firmie nieoficjalnie finansowanej przez Kadyrowa. Trzeba otwarcie powiedzieć, że przed 2020 rokiem Kadyrow nie był tak negatywnie postrzegany przez nasz kraj jak dziś, a dowodem na to jest fakt, że mało kto miał pretensje do polskich zawodników walczących dla finansowanej przez niego organizacji. Idąc tym tropem, nikt nie powinien mieć pretensji również do Bajsangura, ponieważ tak naprawdę nie był tam żadnym szefem, tylko przedstawicielem organizacji, a więc pracownikiem, tak samo jak zawodnicy. Zakładając jednak, że Bajsangur faktycznie zainwestował w Hajlik pieniądze zarobione w organizacji finansowanej przez Kadyrowa, to zdecydowanie zbyt daleko idące są pojawiające się sugestie, że Hajlik wspiera napaść Rosji na Ukrainę, ponieważ wojna wybuchła w 2022 roku, a Bajsangur zakończył pracę w ACA w 2020 roku. Przy całej tej sprawie istotne jest także, aby wspomnieć, jak doszło do tego, że Kadyrow jest powiązany z ACA. Przywódca Czeczenii w 2015 roku stworzył organizację WFCA, w skrócie Ahmad. ACA natomiast, które wcześniej nazywało się ACB, powstało rok wcześniej. Pod koniec 2018 roku organizacja ACB wykupiła organizację Kadyrowa i zmieniła nazwę na ACA. Bajsangur z organizacją ACA, ówcześnie z ACB, związany był od 2015 roku, zatem według dostępnych informacji można wywnioskować, że w ACA Bajsangur był jeszcze przed Kadyrowem. Niewykluczone więc, że miał z tą organizacją kontrakt i po wypełnieniu go w 2020 roku odszedł z ACA z powodu związania się z nią Kadyrowa. Jak zostało wspomniane wcześniej, po udostępnieniu przez MSWiA decyzji wszystko jest postrzegane zero-jedynkowo, jednak internauci wciąż nie widzieli dowodów bezpośredniego powiązania z Kadyrowem organizacji Hajlik i wciąż jest to tak naprawdę tajemnicą. Wielu ludziom ciężko jest również uwierzyć, że Bajsangur faktycznie może utrzymywać relacje z Kadyrowem, bowiem mieszka w Polsce od ponad 20 lat, sam uciekał przed wojną i jest od wielu lat związany z polskim MMA. Gdyby cała sprawa okazała się jednak prawdą, budziłoby to również pewne znaki zapytania co do pozostałych Czeczenów związanych z polskim MMA, bowiem tak naprawdę wszyscy utrzymują dobre relacje z Bajsangurem. Ponadto dużo osób zastanawia się nad tym, czemu Anzor i Arbi nie mogą otrzymać wizy oraz czemu do tej pory mają rosyjskie obywatelstwo, mieszkając tyle lat w Polsce. Warto również wspomnieć, że w uzasadnieniu decyzji MSWiA o zamrożeniu środków Hajlik podana jest informacja, że do wniosku dołączony został załącznik, który ma charakter dokumentu niejawnego, opatrzonego klauzulą poufne, tak więc internauci tak naprawdę nie mają pełnego wglądu do sprawy. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.